Urody Święta Patrona, czyli Armii Krajowej w szkole w Szynwałdzie, to swoista żywa lekcja historii. Nie zabrakło bowiem tych, którzy w tej historii zapisali swoje karty, a więc przedstawicieli Związku Armii Krajowej wraz z pułkownikiem AK Zdzisławem Baszakiem. Mimo, że 91 lat, ale takie uroczystości, jak były przed wojną, to ja do dziś jeszcze pamiętam. Współpracuję z tą szkołą. W każdego roku mam różne sprawy z nimi do załatwienia i te uroczystości, jak mają co roku, to jestem. Uroczystości uświetnił starosta tarnowski Mieczysław Kras. Panie i panowie, zarówno żołnierze, jak i osoby cywilne, które walczyły w II wojnie światowej pod sztandarami Armii Krajowej, dokonały wielu spektakularnych wyczynów. Były to akcje przeprowadzane na miarę regionu, na miarę Polski, ale również na miarę Europy. Te osoby już dzisiaj nie mają zdrowia, aby o tym wszystkim pamiętać, aby te wydarzenia upamiętniać i co roku je honorować i przekazywać wiedzę o tych wydarzeniach młodemu pokoleniu. Dla wszystkich uczestników, a szczególnie dla uczniów, to spotkanie wyjątkowe, bo to niezwykła lekcja historii. Ci ludzie swoim przykładem dają nam teraz dużo do myślenia, że należy pracować, że należy poświęcać się swojej pracy, nauce. Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nosi imię Armii Krajowej od 1997 roku. To nie był wybór przypadkowy. Wybór patrona szkoły jest trudnym i odpowiedzialnym procesem, gdyż na postaci patrona opiera się praca wychowawcza szkoły. Chodzi o taki wybór, który jest inspirowany, akceptowany przez szkolne i lokalne środowisko. Chodzi o taką postać, która reprezentuje najwyższe wartości moralne, wychowawcze, do której można się odwołać, czerpać wzór. Wojenna i powojenna historia Szynwałdu jest mocno związana właśnie z Armią Krajową. Stąd wywodzili się partyzanci. Tutaj działał ruch oporu. Tu zaprzysiężono 80 żołnierzy podziemnej armii. Wśród mieszkańców Szynwałdu żyje jeszcze wiele osób, które doskonale pamiętają tamte tragiczne dla Polski wydarzenia i byli członkami Armii Krajowej. Jest to w skali Europy największy ruch w ogóle, jaki miał miejsce. Stworzona została Armia Podziemna i to, że młodzi ludzie o tym pamiętają i to, że my im jeszcze o tym przypominamy, jest bardzo ważne. Tych wszystkich ludzi, którzy walczyli o to, że teraz możemy żyć w wolnym kraju, w wolnej Polsce. I im się należy jak największy szacunek, jak największa wdzięczność i pamięć nasza, naszych dzieci i wszystkich potomnych. Obchody Armii Krajowej, które zorganizowano w Szynwałdzie, są ewidentnym dowodem na to, że pamięć ta jest ciągle żywa i przetrwa dzięki jej uczniom.